Pójście na studia to wybór kariery na całe życie. Jeśli źle zdecydujesz, zmarnujesz kilka lat. Zostaniesz w tyle za rówieśnikami. Także jak zaczniesz studia, to musisz je ukończyć. Inaczej to też byłaby porażka i dosłownie zmarnowanie kilku lat życia. Ale pamiętaj, że od decyzji, którą teraz podejmiesz, zależy to, czy będziesz mieć szansę na dobrą pracę w przyszłości. W zasadzie więc aktualnie decydujesz, jak potoczy się cała reszta Twojego życia. Czy będziesz zadowolona, zadowolony z pracy i swojej codzienności za 30 lat? No i czy będzie Cię stać na życie, jakiego chcesz? Oczywiście, o ile w ogóle znajdziesz pracę po tym kierunku. O matko, nic dziwnego, że się stresujesz, jeśli przychodzą Ci do głowy głównie takie myśli. Ilość zawartej w niej presji jest trudna do zniesienia i może naprawdę przytłaczać. Ale co z tym zrobić? Jak sobie pomóc, kiedy głowa zostawia na Ciebie takie pułapki? Ja nazywam się Hania Sybula, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Od lat tworzę treści psychoedukacyjne, więc możesz mnie kojarzyć z mediów społecznościowych, gdzie działam jako Hania S., a także z książek o zdrowiu psychicznym, które napisałam. I dzisiaj chcę Ci opowiedzieć trochę o pułapkach, które czasami zostawia na nas nasz własny umysł. Zacznijmy od tego, że codziennie przelatują nam przez głowę dziesiątki tysięcy myśli. I wpływają one na nasz nastrój, emocje, zachowania i odczucia z ciała. Nie zawsze jednak te myśli są racjonalne, trafne, wiarygodne i oparte na solidnych podstawach. Dlatego to jest tak ważne, żeby im się przyjrzeć i zweryfikować ich treść. Sprawdzić, czy nie zawierają w sobie pułapek, które nazywamy zniekształceniami poznawczymi. Co to takiego? Już tłumaczę. Zniekształcenia poznawcze to takie wzorce myślenia, które nie są racjonalne i trafne i mogą mocno zaburzać nasze postrzeganie. Czyli są trochę jak takie brudne okulary, przez które patrzymy na świat i widzimy go w trochę innych barwach, ale co ważne, często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy jakieś okulary na nosie. Wierzymy, że to, co przez nie widzimy, jest wiernym odwzorowaniem rzeczywistości. I zniekształcenia te występują w jakimś stopniu u wszystkich ludzi, chociaż obserwuje się ich więcej u osób z zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja, z zaburzeniami lękowymi czy innymi dolegliwości natury psychicznej. A dlaczego tak jest i co nam to mówi? Najczęściej te myśli, które sprawiają nam cierpienie, zawierają w sobie błędy logiczne i zniekształcenia. Więc nasuwa się pytanie, po czym je rozpoznać? Jak możemy się zorientować, że dana myśl nie jest wiarygodna i zawiera pułapki? Dzisiaj przyjrzymy się najczęstszym zniekształceniom poznawczym. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł wyłapać, kiedy umysł podsunie Ci znowu jakieś nietrafne treści, no i nie wierzyć w nie ślepo, tylko poszukać jakiejś bardziej racjonalnej interpretacji. Myślenie wszystko albo nic, inaczej znane jako czarno-białe. Ten błąd poznawczy to zero-jedynkowość, czyli skłonność do widzenia świata czarnym lub białym z pominięciem wszystkich odcieni szarości. Czyli coś jest dobre albo złe, ktoś jest super albo do niczego. Ja robię coś doskonale albo beznadziejnie. A warto pamiętać, że w rzeczywistości rzadko coś jest takie jednowymiarowe, tylko dobre albo tylko złe. A raczej ma w tym samym czasie zarówno zalety, jak i wady. I że pomiędzy doskonałością a beznadzieją jest kategoria wystarczająco dobra. To myślenie często pojawia się na przykład u takich ambitnych osób, które uczą się do egzaminów i dopuszczają tylko wizję zdania na piątkę i nic poniżej. Bo każda inna ocena wydaje się od razu porażką. No a może są przedmioty, z których zaliczenie na 4 albo nawet na 3 będzie zupełnie wystarczające i satysfakcjonujące. Nadużywanie imperatywów, inaczej zwane musizmem albo trzebofilią, i jak sama nazwa wskazuje, można je rozpoznać dzięki takim słowom kluczom jak muszę, trzeba, powinno się, należy, nie wolno itd. O co tu chodzi? Pojawia się na przykład myśl, muszę wybrać właściwy kierunek studiów. No i za nią zwykle idzie jakaś kolejna, taka zawierająca ocenę, czyli jeżeli wybiorę źle, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Takie myśli potrafią sprawiać naprawdę dużo cierpienia, kiedy żyjesz sobie, a z tyłu głowy ciągle słyszysz ten mały głosik o tym, że coś należy, powinno się, nie wolno i musisz, i musisz, i musisz. To jest duża presja. A na dobrą sprawę naprawdę niewiele w życiu musimy, tak naprawdę musimy. Dlatego nadużywanie tych wszystkich imperatywów, tego trzeba, muszę, powinnam, to jest
zniekształcenie. Katastrofizacja i przepowiadanie przyszłości. Katastrofizacja zawiera bardzo prosty błąd logiczny, czyli założenie, że wiemy, co zadzieje się w przyszłości. No i to też tendencja do zakładania najgorszego scenariusza. Jeśli już chcemy przepowiadać przyszłość, to wypadałoby najpierw poświęcić tyle samo czasu na rozważenie najlepszego scenariusza, a potem ustalić, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Bo jak już wiemy, życie rzadko jest czarne lub białe. Dlatego należałoby też poszukać, co jest pomiędzy. Jeśli przychodzi nam do głowy myśl, po tych studiach nie znajdę pracy, albo to, co dziś wybiorę, wyznaczy, co będę robić przez resztę życia, możemy ją od razu sklasyfikować jako przepowiadanie przyszłości. Umniejszanie i wyolbrzymianie. To jest tendencja do umniejszania lub wyolbrzymiania znaczenia niektórych sytuacji, cech czy zachowań. Przejawia się na przykład w myślach bagatelizujących swoje sukcesy. Dostałam się na medycynę? No, to nic takiego. Po prostu mi się udało. Każdy by się dostał. Albo wyolbrzymiających słabości. No tak, może dobrze oceniono tą moją prezentację, ale przecież przejęzyczyłam się 2 razy. Nadmierne uogólnianie. Wszyscy, zawsze. Każdy, nikt, nigdy. A jak to się często pojawia. A to przecież taka typowa pułapka. Świat jest trochę bardziej złożony i zniuansowany, a te ogólniki próbują go na siłę uprościć. Chociaż to nie jest wiarygodne odwzorowanie rzeczywistości. Jeśli myślisz, wszyscy już wiedzą, co chcą robić w życiu, tylko ja nie, to możesz śmiało uznać tę myśl za zniekształconą, irracjonalną i niewiarygodną. Mogę Ci obiecać, że nie wszyscy. Ale uogólnianie to też wnioskowanie na podstawie jakiegoś jednostkowego zdarzenia. Na przykład, no nie dogadałam się z tym pierwszym współlokatorem, więc najwyraźniej po prostu mieszkanie z kimś nie jest dla mnie. Etykietowanie. Etykietowanie to takie szufladkowanie, czyli przypisywanie sobie lub innym pewnych, bardzo często negatywnych, cech lub intencji, zamiast opisać konkretne zachowanie. Czyli na przykład, jestem beznadziejna, bo nie zdałam egzaminu. On jest niemiły, bo nie powiedział mi cześć na korytarzu. Ona jest nieambitna, bo nie poszła na studia. Czytanie w myślach. No oni uważają, że się kompletnie wygłupiłam. Inni się nie stresują tak jak ja. To są myśli, które zawierają w sobie założenie, że wiemy, co dzieje się w umysłach innych osób. Czyli umiemy czytać w myślach. No nie, nie mamy takiej supermocy, dlatego nie warto brać za pewnik tych swoich fantazji na temat tego, co wydaje nam się, że dzieje się w głowach innych osób. To jedno z typowych, częstych zniekształceń poznawczych, dlatego warto być tutaj wyczulonym i sprawdzać, czy tam w środku naszej głowy nie bawimy się w telepatę, czyli próbujemy czytać w myślach innych ludzi. Uzasadnianie emocjonalne. Pojawia się, gdy wnioskujemy o sytuacji głównie na podstawie swoich odczuć i emocji, nie zwracając wystarczającej uwagi na racjonalne argumenty. Może brzmieć na przykład, boję się tego egzaminu, więc go nie zdam. Albo boję się tego egzaminu, więc będzie trudny. Ale zdarza się też, że przybiera formę, czuję się głupia, więc najwyraźniej jestem głupia. Personalizacja. Występuje, gdy czujemy się nadmiernie i nieproporcjonalnie odpowiedzialni za różne zdarzenia i fakty. Bierzemy na siebie całą winę i pomijamy wszystkie inne czynniki, które wpłynęły na tę sytuację. Na przykład, jeśli nie znajdę pracy, to przez to, że wybrałam złe studia. Jeśli rodzice będą rozczarowani, to wszystko moja wina. Obwinianie. Obwinianie to z kolei przypisywanie innym nieproporcjonalnie dużej odpowiedzialności za własne problemy. Pojawia się, kiedy pomijamy swój wpływ na sytuację, a skupiamy się na poszukiwaniu winowajców. Na przykład, nie zdałam egzaminu, bo ten wykładowca jest surowy. Albo, gdyby grupa na studiach była zgrana, no to nie stresowałabym się nauką. Mam nadzieję, że dzięki wiedzy o zniekształceniach poznawczych nauczysz się rozpoznawać i zauważać, kiedy Twoja głowa podsunie Ci podobne pułapki. No i w efekcie mniej wierzyć w takie zniekształcone myśli. Zapamiętaj, że nie każda myśl to fakt i czasem patrzymy na świat przez filtry, okulary, które zniekształcają rzeczywistość. Dlatego nie wszystko, co pojawia się w naszym umyśle, to prawda. Nie wierz we wszystko, co myślisz.